Dzień dobry. Kiedyś wspominałem o tym, że historia liry korbowej sięga głęboko w czasy średniowiecza. Dziś chciałbym przedstawić jedną z najstarszych form tego instrumentu. Organistrum. Początkowo organistrum było instrumentem znacznych rozmiarów, ponad metrowych. Przeznaczony był ten instrument do grania dla dwóch osób. Jedna z nich kręciła korbą, druga natomiast skracała struny, wyciągając tangenty. Takie duże, bogato zdobione instrumenty są przedstawione w Santiago de Compostela, w Ourense czy w Toro. Natomiast późniejsze wizerunki, takie jak w katedrach w Burgos czy Leon, pokazują już mniejsze instrumenty, jednoosobowe. I właśnie na wizerunkach z Burgos i Leon wzorowałem się, budując ten instrument. Korpus organistrum jest wykonany z jewora. Pudło rezonansowe jest wycięte w grubej 10-centymetrowej belce, tak więc ścianki nie są gięte i klejone, tak jak w późniejszych instrumentach. Płyta rezonansowa oczywiście jest świerkowa. Instrument ma trzy struny. Dwie burdonowe, G i D, oraz melodyczną C. Można więc grać z burdonem G. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego oraz innych robionych przeze mnie instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.